Muzułmanka. Dzisiaj rozmowa jest z muzułmanką. Jak pani ją odbiera? Dla mnie to jest przykre, że muzułmanie, że islam równa się terroryzm, tak? Myślę, że po prostu wyrażają to ludzie, którzy dobrze nie znają. Nie wiedzą, co to jest islam. A mohery nigdy nic nie wiedziały. One ani cytaty, ani pisaty. Tylko ci księża katoliccy chcieli być zawsze najmądrzejsi, że kiedyś, tak jak w starożytnym Egipcie, to nawet ci kapłani od faraonów byli mądrzejsi, bo faraoni to byli królowie, mieli rządzić, a ci kapłani to, ach, dzisiaj będzie zaćmienie słońca, to jest kara, bo Bóg zjadł słońce, jako rak. Ze swoją wiarą i z przynależnością do danej kultury nie było dobrze postrzegane. Po 89 roku... Także najwyższy czas, żeby ludzie odrodzili się duchowo, poznać religię. Mogły otwarcie mówić. Różne religie, otworzyć się na świat, a nie patrzeć się na cygankę jako na swojego wroga, nie patrzeć się na arabkę jako na swojego wroga. Także moherowi myśleli właśnie jak te Żydki kiedyś, że Pana Boga Jahwe za nogi złapali, a diabła za ogon. Nie tak jest, nie tak jest. I tak nie było od początku. Jezus Chrystus powiedział, to zależało od wiary, że Abraham miał wiarę. Więc jeżeli ty teraz będziesz miał silną wiarę, to tylko wtedy Bóg ci będzie błogosławił. A oni myśleli, że krowę ze złota zrobią, no bo już Jahwe z nami tu zaraz będzie miał ślub u stóp góry Synaj, przymierze, prawda? Pod warunkiem i to nie jednym. Także ćwiczenie, także zakon mojżeszowy, jako Paidagogos, który w starożytności był niewolnikiem, który prowadził dziecko do szkoły. Przekazał dziecko już temu właściwemu nauczycielowi, tak przykładowo Jezusowi Chrystusowi. I już te przekazania, które mówił niewolnik, były nieaktualne. Nie wkładaj ręki do pieca, nie, do noża, nie dotykaj się, bo się skaleczysz, tu za ostre, tu niedobre, tu węże syczą, tu jest zło, tu niebezpiecznie. Teraz już dziecko samo wie, ale Jezus Chrystus i dwa przykazania, a oni ani w tych 10 przykazaniach nie byli dobrzy, ani w tych dwóch. Pomimo, że są klasą drugiej kategorii, no, moherowi i po prostu psują opinię wszystkim, myśląc źle o Arabach, myśląc źle o tym, o tamtym, o siam. Przecież Arabowie, ta religia jest bardzo pozytywna. Sąsiadowi to się nie podoba. To jest tylko polityka. Wy musicie odizolować się, wasi saduceusze, wasi faryzeusze, mohery. Musicie się odizolować od polityki. Po co ty tu przyjechałaś? O, a no, tak. No nie wiem, jak można mówić, że to takie... Ale to terrorystką to jest tylko jeden z pretekstów, bo moherowe tych pretekstów to mają tysiące, prawda? Tak. Przez to, że chodzi w chustce, no... Nie wiem, co może przeszkadzać temu człowiekowi, tak? Ubiór. Czy ktoś jest inaczej? Właśnie, co może przeszkadzać? Radio latające. Radio takie ten. Pomyśl na jakiś apel albo inicjatywę. Barwie. Nie ma na pewno takiej prostej recepty na to wszystko. Ale przede wszystkim edukacja. Edukacja jeszcze raz, tak? Wejście do szkół z jakimiś filmami, nie wiem, zaproszeniem ludzi, tak? Dyskusje, jakieś meetingi, może jakieś spotkania takie. Kilka lat temu byłam na takim dniu uchodźcy właśnie. Nie, tutaj byłam w Białymstoku, w kinie Forum, był wyświetlany film. I nawet słuchawki. Tak. I wyszłam z takim nawet, proszę Państwa, słuchawce mi tutaj Państwo słuchają. O, żeby ludzie wiedzieli, skąd się biorą uchodźcy. Przecież ci ludzie przeżywają wielką traumę. Opuszczają swoje domy, swoje rodziny często. A Pani nie boi się terroryzmu islamskiego? Nie boi się Pani, że muzułmanie po prostu się nie zintegrują ze społeczeństwem polskim i to będzie rodzić przemoc? Nie obawiam się o to. Na pewno źle się dzieje w tych krajach, tak? W Syrii. W tym państwie islamskim, które tam powstało. Ale musimy też znaleźć przyczynę tego, dlaczego tak się stało, tak? I ta wojna wywołana w Iraku, myślę też, że się przyczyniła. No jak wiemy, polscy żołnierze brali udział, tak? Jako, że należymy do NATO. Myślę, że tutaj jakąś odpowiedzialność powinniśmy za to wziąć. Bardzo dziękuję. Lila Świerblewska z Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej i z Muzułmańskiego Związku Religijnego. Łam Państwa moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.